Absurdy otwartych światów. Czas zacząć moją pierwszą przygodę. O! Co się stało? Zatruł mnie jadowity skorpion. Trucizna zabije mnie w 5 minut. Musisz znaleźć antidotum. Dobra, ruszam. Tam nic nie ma. Muszę zawrócić. Pora wracać. Muszę zawrócić. Ale kto to mówi? Twórcy gier mogą pochwalić się wielkością i otwartością swoich światów. Nie zmieni to jednak faktu, że prędzej czy później natrafimy na jakąś blokadę, bardziej lub mniej inwazyjną. Rockstar od zawsze miał ciekawe i dość naturalne podejście. Wodę. Gdy teren Liberty City czy Vice City kończył się dla naszego niepływającego pieszego, zaczynała się woda. Oczywiście nie zmienia to faktu, że zawsze mogliśmy wskoczyć w motorówkę czy helikopter i starać się zbadać, gdzie ów świat się kończy i nagle na przykład w wersji mobilnej opuścimy pojazd, by przywitać się z Posejdonem. Chyba że płyniemy w piątce, wtedy przywitają nas rekiny. Asasyni mają swojego animusa, Skyrim nieprzemierzalne góry, za którymi kryją się bitmapy widzianych w oddali miast, a nasz rodzimy Wiedźmin, cóż, on przynajmniej pokusił się o to, by chociaż dać nam znać, co się dzieje. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Witaj, mieszkańcu tej krainy. Jestem młodym, ambitnym bohaterem i chcę ci pomóc wyplenić stąd zło. Co mogę dla ciebie zrobić? Świetnie się składa. Czy mógłbyś mi przynieść korę Enta? Oczywiście. Już wyruszam. Pokonałem Enta. Oto jego kora. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Doskonale. Czy mógłbyś mi przynieść gałąź Enta? Okej, dobra. Oto gałąź Enta. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Czy mógłbyś mi przynieść szyszki? Drzewca? Przecież ja tam byłem Dobra. Oto szyszki, o które prosiłeś. Czy coś jeszcze mam dla ciebie zrobić? Czy mógłbyś mi przynieść żywicę z konala króla Entów? Problem z ogromnymi światami jest taki, że mało kiedy wszystko, co robimy, wpływa na nie w widoczny sposób. Oczywiście możemy zyskiwać reputację, by wszyscy nas szanowali, ale z drugiej strony wymordowanie dużej ilości cywili albo nawet grup orków nie odbija się w fabule. Jako CJ poskromiliśmy wszystkie gangi, Arthur Morgan ma przy sobie $1000, podczas gdy obóz rozbudowano już maksymalnie dawno temu. Musimy zarabiać, by przeżyć, krzyczy Dutch, potykając się o dolary. Ileż to razy zdarzyło nam się wyczyścić wszystkie lokacje z przeciwników, pozostawiając obozy bandytów wijące pustkami po dawnych pomrukach gniewu, a nasz bohater wciąż był po prostu zwykłym gościem, a nie bohaterem okolicy. Do tego dodajmy sztuczne zapychacze jak niekończące się questy od towarzyszy i mamy świat, gdzie niespójność jest jedynym pewnikiem. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Czas opuścić górniczą dolinę. To chyba nie jest Nowigrad.
Ładne masz rajduzy, chłopaczko. To jest napad. Istnieją osoby, które boją się zasnąć z uwagi na to, że przez kilka godzin ich ciało pozostaje w dziwnym stanie odizolowania, czy jak nazywają to inni, spoczynku. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co dzieje się z protagonistą, czy nawet drużyną bohaterów, gdy ci decydują się na najpotężniejszą formę magii teleportacyjnej, czyli fast travel? Oczywiście oszczędza to nasz czas i zazwyczaj jest ograniczony do sytuacji, w których spełnione są warunki. Na przykład możesz użyć szybkiej podróży tylko przy znakach drogowych, ale to wciąż dziwne na wielu płaszczyznach. Załóżmy jednak, że ruszamy pieszo. Podczas spacerku trafimy przecież na wiele zagrożeń, być może znajdziemy coś ciekawego, jednak nie przy fast travel. Teleportacja i brak jakiejkolwiek walki, poza baldurami na przykład. Jest to oczywiście skrót myślowy i uproszczenie dla mniej cierpliwych graczy. Te drzwi wyglądają na dobre. Myślisz, że to dlatego, że gram na low, czy tam nie wejdę? Cie. Otwarte światy. Obeznany z rozgrywką a la sandbox gracz potrafi po czasie kilka rzeczy. Eksploitować system poruszania się, by dostać się w dziwne miejsca, dobierać których wrogów zaatakować, by to jakkolwiek opłacało się, i rozróżniać budynki, do których może i może nawet bardziej do których nie jest w stanie się dostać. Ogrom światów zazwyczaj nie pozwala na wizyty w każdym domostwie, czy to ze względu na ograniczenia silnika, czy decyzje kreatywne. Nie każdy twórca chce sztucznie zapychać swoją mapę jednakowo urządzonymi pomieszczeniami, a zamiast tego rozsądnie jest te niechciane po prostu zamknąć. Od pewnego czasu w sandboxach współczesnych zauważyć możemy ciekawą praktykę. Witryny sklepowe już nie przypominają płaskich tekstur, a faktycznie posiadają głębie. Kilka przedmiotów za szkłem i przesłaniająca wszystko ściana. Niby nie najlepiej, ale przynajmniej nie są to rozmyte grafiki. W rzeczywistości mało kiedy obok zaśnieżonych szczytów znajdziemy zielone połacie terenu pełne żywej i pięknej roślinności. Zwłaszcza gdy tuż obok zaczynają się mroczne bagna, gdzie nawet światło działa inaczej. Mimo że gry z otwartymi światami dążą do różnorodności i powiedzmy symulowania rzeczywistości w pewnym stopniu, nie możemy nie zauważyć tych bardzo umownych granic. Spoglądamy przed siebie i wiemy, że wjazd w tamte rejony będzie wiązał się z całkowitą zmianą otoczenia. Spacerując po świecie World of Warcraft możemy w ciągu kilku sekund przeskoczyć z lasu zamieszkiwanego przez magiczne jelenie wprost na pustynię, którą zamieszkuje horda. Do tego nawet skyboxy się zmieniają. Najbardziej widać to jednak chyba w Eleksie, grze, o której już się prawie nie mówi. Tam sąsiadujące ze sobą biomy napotkamy na prawie każdym kroku. Minecrafta nie liczę, bo tam, no tam jest dziwnie. No co jest, mamo? Tak. Odwiedzimy cię. No. Tak, pozdrów wujka Janusza. No hej. Świat się kończy, z nieba lecą bomby niszczące ląd w kilka sekund, a ty
łowisz sobie ryby. Może to ciut przerysowany scenariusz, ale absolutnie nie jest on niemożliwy w grach. Tutaj dobrym przykładem może być Far Cry 4, gdzie cały kraj ogarnęła wojna. Ludzie boją się opuszczać schronienia, wszędzie śmigają małe ołowiane pociski i nieco większe rakiety. A co robi gracz? Albo co może robić? W miejscu, gdzie ludobójstwo staje się codziennością, możemy zdystansować się, biorąc udział w wyścigach samochodowych. Zróbmy nawet krok w przód. Bohater piątki trafia w epicentrum wojny z kultem religijnym, który potrafi ciemiężyć lokalnych za najmniejsze głupoty. A co robi nasz protagonista? No tak jak we wstępie, łowi spokojnie ryby. Sobie teraz będą szukać i nikt nie znajdzie wszystkich! Wygląda na to, że każdy bohater gier wideo jest kolekcjonerem. Wszyscy muszą coś zbierać. Czy jest to wyrozrzucana z jakiegoś powodu po mieście niezliczona ilość narkotyków, nieco bardziej zrozumiałe karty w Red Dead Redemption 2, które pojawiają się rzekomo w paczkach papierosów, czy, o matko, piórka w drugim Assassinie, choć może bardziej flagi w pierwszym, bo te absolutnie nic nie dawały. Moim ulubionym przykładem nielogiczności znajdziek jest jednak seria Arkham, przygody człowieka nietoperza. Riddler zasłynął w swojej karierze z kilku rzeczy. Niepohamowanej potrzeby obrzucania wrogów zagadkami oraz najwyraźniej bieganiem po Gotham i rozstawianiem świecących znaków zapytania w bardzo dziwnych miejscach. Od ulic i dachów po szyby wentylacyjne czy klatki zabezpieczone szalonymi logicznymi blokadami. Dokładnie 200 piór, dokładnie 100 gołębi, dokładnie dziwne. Questy chyba skończone. A, nie, jeszcze jeden quest mi został. Znaleźć antidotum na jad skorpiona. O, tu coś leży. I ponownie świat się wali, wielki przywódca umiera, ktoś porwał twoją rodzinę albo nawet wirus przejmie cały świat, ale ty przecież masz tyle do roboty. Tu coś pozbierać, tam wyczyścić lokacje z wrogów, a przy tym pobiegać trochę za innymi questami, co by podnieść swój level postaci. Ale zaraz, czy czasem Ciri nie była priorytetowym zadaniem? Chyba miałem zgromadzić armię, by przeciwstawić się arcydemonowi, nim ten wraz z plagą przejmie cały Ferelden albo i więcej krain. Jasne, są gry, których podstawą jest dodawanie dramatyzmu poprzez limit czasowy. Dead Rising ze zbieraniem kolejnych dawek leku, 150 dni na uratowanie krypty w Falloutie, a nawet Majora's Mask. Te gry robią to dobrze. W ostatnim Assassinie również możemy uśmiercić rannego, nie reagując wystarczająco szybko. Oczywiście zabiłem go, bo założyłem, że gra nie weźmie pod uwagę mojego braku pośpiechu. Więc oczekiwania kontra rzeczywistość, do czego nas te gry przyzwyczaiły. Co ram? Zaatakował mnie trujący... Dobra, to już słyszałem. Uratowałeś mi życie, dostaniesz za to drewniany miecz treningowy. Dobra, wiesz co, zostaw go sobie. Czy mógłbyś mi przynieść... Oto szyszki, o które prosiłeś. Czy coś jeszcze mam dla ciebie zrobić? Czy mógłbyś mi przynieść żywicę? Nie, ja nie jestem tego w stanie po prostu robić. Ej, guys, robimy to. Ten ton jest zajebisty, ten głos.